Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Wakacyjnych odcinków ciąg dalszy. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak przebiegają wakacje na drogach naszego miasta, naszego regionu. Jakie akcje są przeprowadzane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Także zapraszam Państwa dzisiaj na rozmowę z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Suwałkach. Zapraszam. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, wakacje się już rozpoczęły na dobre, pogoda świetna. Czy na suwalskich drogach, czy w naszym rejonie, w tym okresie letnim, czy Wydział Ruchu Drogowego będzie pracował normalnie, tak jak do tej pory, czy może jakieś specjalne zadania przydzielone mają pracownicy? Tak jak co roku w okresie letnim, w czasie trwania wakacji organizujemy tutaj działania. W tej chwili są prowadzone działania bezpieczne wakacje, są to działania ogólnokrajowe. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, w tych działaniach podstawową zasadą jest zintensyfikowanie tych działań w okresie zwiększonego nasilenia ruchu w kierunku akwenów wodnych, w kierunku ośrodków wypoczynkowych. Chodzi tutaj o dokonywanie kontroli stanu trzeźwości, dokonywanie pomiaru prędkości, jak również kontrola stanu technicznego pojazdów. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, które poruszają się po drogach, sprawdzanie czasu pracy kierowców, stanu technicznego, jak również obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich kierujących, którzy tam prowadzą pojazdy. No też podejmujemy zintensyfikowane działania zmierzające w pomocy dla kierujących, którzy przyjeżdżają tutaj w nasz rejon. Udzielamy informacji związanych właśnie tutaj z ośrodkami wypoczynkowymi, z przejazdem przez nasz rejon i tak dalej. Wspomniał Pan o samochodach ciężarowych. Tutaj w okresie letnim są pewne udogodnienia dla nas, dla turystów również. Jakie to są udogodnienia? W okresie letnim, w okresie wakacyjnym jest stosowany zakaz dla pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach krajowych. Zakaz ten dotyczy pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej i obowiązuje on od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Chodzi tutaj, wiadomo, o zakazy weekendowe, czyli w piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w niedzielę również od godziny 8 do 22. Z tym, że zakaz ten nie dotyczy wszystkich pojazdów ciężarowych, są również wyłączenia, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe. Te pojazdy, które przewożą żywność, jakieś materiały do zaopatrzenia, jeżeli powiedzmy chodzi też o pojazdy, które przewożą przesyłki, pocztę i tak dalej, no mogą poruszać się. Tak samo przewożące jakieś zwierzęta, trzodę jakąś, bydło i tak dalej, również mogą poruszać się te pojazdy. Mimo wielu wyłączeń ten zakaz jest odczuwalny, jest od razu dużo ciszej w mieście. Szkoda, że przez cały rok nie ma takiego zakazu. Czy jakieś akcje prewencyjne już były w okresie wakacyjnym przeprowadzane? Tak, w ostatnim okresie, akurat w dniu 5 lipca, została przeprowadzona akcja Bezpieczne Mazury i ta akcja została przeprowadzona z kilkoma akurat tutaj jednostkami policji, z Policją Ruchu Drogowego z Augustowa, jak również z Komendą
powiatową policji w Grajewie. Wspólnie żeśmy tutaj zorganizowali tą akcję. Na czym ta akcja polegała? Co miała na celu? Akcja została przeprowadzona w sumie przez trzy jednostki. Przez jednostkę ruchu drogowego w Suwałkach, gdzie byliśmy organizatorem tej akcji. Ruch drogowy brał udział z Grajewa, jak również ruch drogowy z Augustowa. Akcja miała na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 8 oraz drogach przyległych, ujawnianie wykroczeń drogowych, jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości, o niekorzystanie z zapiętych pasów bezpieczeństwa, jak również kontrola stanu technicznego pojazdów, kontrola przewożonego ładunku w pojazdach ciężarowych, zabezpieczenie tych ładunków, jak również reagowanie na kierujących popełniających wykroczenia przeciwko pieszym, czyli osobom pieszym, które poruszają się po drodze, jak również przeciwko pieszym, którzy nieprawidłowo, powiedzmy, poruszają się po drodze, przechodzą przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Jaki rezultat tej akcji? Mamy jakieś wyniki? Tak, w ciągu trwania tej akcji... Przypomnijmy, że to jeden dzień dosłownie. Tak, w ciągu tego jednego dnia zaangażowaliśmy w sumie do działań 32 funkcjonariuszy policji z ruchu drogowego. Skontrolowaliśmy 142 pojazdy. Ujawniliśmy 52 wykroczenia, jeżeli chodzi o samo przekroczenie prędkości. No, wykroczeń tych było troszeczkę więcej, bo wiadomo, podaję tylko związane z przekroczeniem prędkości. Tak jak wspomniałem wcześniej, reagowaliśmy na inne wykroczenia, czyli niekorzystanie z zapiętych pasów bezpieczeństwa, jak również nieprawidłowy stan techniczny. No, zatrzymaliśmy też kilkanaście dowodów rejestracyjnych. Jedna akcja już za nami, zapewne kolejne akcje przed nami. Panie naczelniku, jakich akcji należy się spodziewać przez okres wakacji? No, planujemy właśnie akcje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i będą to działania ukierunkowane na kontroli stanu technicznego pojazdów. Będziemy przeprowadzać akcje kontroli stanu trzeźwości kierujących, jak również pasy bezpieczeństwa, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. No, mają to, wiadomo, te akcje na celu usprawnienie tutaj funkcjonowania tych kierujących na naszych drogach oraz przestrzegania tutaj przepisów związanych z bezpieczeństwem. Panie Naczelniku, pamiętam naszą rozmowę sprzed roku, również w okresie wakacyjnym. W zeszłym roku dostaliście wsparcie osobowe z innych wydziałów, z tego co pamiętam, to z Białegostoku. Czy w tym roku też macie wsparcie? Tak, w tym roku również dostaliśmy wsparcie tutaj w ilości czterech funkcjonariuszy ruchu drogowym. Czterech funkcjonariuszy dotarło tutaj do nas do pomocy, czterech funkcjonariuszy dotarło również do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiadomo, no, tutaj tych turystów co roku przybywa w naszym rejonie, na naszych drogach, dlatego dobrze jest, że jest akurat taka możliwość. Jest kogo pilnować po prostu. Jest kogo pilnować, dokładnie. Ruch tutaj zwiększa się cały czas u nas na tej drodze, krajowej numer 8, dlatego dobrze jest, że akurat mamy tutaj pomoc. Tak. Czy jakieś dobre rady na wakacje dla kierujących? No, prosiłbym o rozwagę, o rozsądek. No, wiadomo, jest okres letni, no, czasami, wiadomo, no, są różne takie sytuacje, gdzie można tam nadużyć tego alkoholu, no, nie jechać, wiadomo, pod wpływem alkoholu, kontrolować stan techniczny pojazdu, wiadomo, wybieramy się gdzieś w podróż, no, należy zajechać na stację diagnostyczną, sprawdzić, czy ten pojazd jest sprawny, czy niesprawny, ewentualnie coś tam wymienić, no, sprawdzić również wyposażenie takiego pojazdu, czy jest akurat zgodne z przepisami, jak również z przepisami w innych krajach, gdzie idziemy, bo wiadomo, też no, tak. Są inne akurat wymagania w innych krajach, inne są wymagania, powiedzmy, u nas tutaj na miejscu. Panie naczelniku, w wielu mediach można było przeczytać jeszcze w czerwcu, że w lipcu, od 4 lipca miała wejść przepis, którym to policjant podczas jednej kontroli mógł maksymalnie nałożyć mandat karny oraz maksymalną ilość punktów to 10. Czy taki przepis wszedł? Projekt takiego przepisu akurat jest w tej chwili, ale aktualnie do nas tutaj no, nie dotarły takie informacje, gdzie mieliśmy obowiązek, powiedzmy, stosowania takiego właśnie przepisu, nie?
Czyli wciąż można, można, za jedną kontrolą można stracić prawo jazdy, jeżeli się punkty i wykroczenia skumulują, prawda? Aktualnie działamy na starych zasadach, jeżeli chodzi o wykroczenia, czyli o wysokość mandatów oraz nakładanie punktów karnych za popełnione wykroczenie. Jedynie co od 1 października bieżącego roku ma wejść przepis, iż kierujący podczas kontroli nie będzie musiał posiadać w formie papierowej dowodu, dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC, odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Będzie mógł przedstawić to w formie elektronicznej, ewentualnie w formie jakiegoś skanu. No, w formie elektronicznej może przedstawić to na jakimś, powiedzmy, telefonie komórkowym, laptopie, czy tam na jakimś innym urządzeniu, gdzie to będzie akurat uwidocznione z pieczątką i z podpisem. Wcześniejszy projekt tego, o czym pan przed chwileczką mówił, mówił też o dowodzie rejestracyjnym, że też właśnie od w zasadzie to już to jest kolejny termin przekładany przez Ministerstwo Cyfryzacji, że też właśnie dowód rejestracyjny też mógł być w formie elektronicznej przedstawiany. Czy to zostaje? No jeżeli chodzi o dokumenty, czyli dowód rejestracyjny, prawo jazdy, pozwolenie czasowe, powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania do tych dokumentów, o których właśnie mowa w artykule 38 punkt 1 i 2 prawa o ruchu drogowym, czyli dokumenty te, czyli prawo jazdy, dowód rejestracyjny, czy ewentualnie pozwolenie czasowe, będziemy musieli posiadać w formie papierowej podczas kontroli. Jedynie ubezpieczenie będzie można przedstawić to w formie cyfrowej, jeżeli chodzi właśnie o telefon komórkowy, czy tam powiedzmy inne urządzenie, gdzie będzie to uwidocznione. Jeszcze zapytam, czy gdybyśmy nie mieli tej papierowej wersji potwierdzenia ubezpieczenia OC, ani wersji elektronicznej, czy panowie są w stanie zweryfikować, czy posiadamy, czy nie, na miejscu w radiowozie? Głównie kierujący ma obowiązek, aby przedstawić taki dokument w formie elektronicznej czy papierowej. My ewentualnie taką formę elektroniczną potwierdzamy u nas w centralnej ewidencji pojazdu. Jeżeli faktycznie tak jest, to bez problemu kierujący jedzie sobie dalej. Jeżeli powiedzmy nie będzie w stanie tego przedstawić, no jest za to wykroczenie, wiadomo, mandat, ewentualnie pouczenie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Również dziękuję. Jak państwo usłyszeli, troszeczkę się dzieje. Bądźmy przygotowani na wszelką ewentualną kontrolę niespodziewaną. A tak dla rozluźnienia, troszeczkę filmów znalezionych w sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.